Dzień dobry. Witam Państwa w cotygodniowym programie reasumując. Witam Państwa Marek Jakubiak, Kukiz 15 i Marek Kowalski, Marian Kowalski, przepraszam, prawie już to samo. Polska. Witam. Proszę Państwa, oczywiście wracają tematy darmozjadów, oczywiście wracają tematy problemów Rzeczypospolitej związanych z tym. I pragnę Państwu dzisiaj przypomnieć o tym, że w zeszłym tygodniu eksplodował bardzo wyciszony temat, dlatego że, proszę Państwa, w Powiatowym Urzędzie Pracy, zarządzanym pod wpływem politycznym PSL-u i PO, od lat, proszę Państwa, na lewo sprowadzano uchodźców. I powiem Państwu tylko tyle, że jest to suma ponad 5 tysięcy nielegalnie sprowadzonych tutaj imigrantów. I robili to urzędnicy, proszę Państwa, tego z Powiatowego Urzędu Pracy w Krójcu. Jest już kilka osób aresztowanych, majątki pozabezpieczane i tak dalej, i tak dalej. Proceder, proszę Państwa, w tym urzędzie trwał lata. Ja się pytam tylko, gdzie jest ABW, gdzie jest CBA, gdzie są wszystkie nasze służby? Na litość boską, 5 tysięcy ludzi, przecież to jest małe miasto sprowadzone do Polski. Państwo się dziwicie, że my mamy mieć pretensje do Niemców, że nam przywożą, i to prawidłowo, że mamy tą pretensję, przywożą, a my Polacy w takich powiatowych urzędach pracy, proszę Państwa, robimy to oszukując, jakby fałszując, i oszukując urzędy, jakoby dla nich były miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie, którzy do dziś na zasiłkach siedzą. Pytam się, czy to jest normalne, że sami sobie taki los gotujemy? Czy to jest normalne, że bez względu na konotacje już polityczne, że taki idiota, jeden z drugim, ściąga do Polski tysiące darmozjadów po to, żeby potem jego syn i jego matka, patrząc mu w oczy, mówiła, co ten rząd zrobił? To nie rząd. To twój ojciec, twoja matka to robiła i nic nie zrobili z tym. Od 18 roku ten Powiatowy Urząd Pracy w ten sposób działał. Przez to po prostu, proszę Państwa, jest karygodne. Ja mam nadzieję, że oni poniosą odpowiednią karę, ponieważ to są obciążenia Rzeczypospolitej, o której w zeszłym odcinku mówiłem. Powiem, że ręce mi opadły. Myślałem, że my jako Polacy, no oczywiście posiadamy jakieś tam wady, natomiast jak każdy, natomiast żeby tacy idioci, zresztą no co tu dużo mówić, co mówiłem o śmieciach, o 2,5 tysiąca ciężarówek. Proszę Państwa, przez to nie Niemcy zrobili, tylko to Niemcy zapłacili za tonę, płacili, proszę Państwa, od 800 do 1000 euro. Oczywiście jest wyrok, że mają to zabrać, ale Polacy brali te łapówki. Polacy w zachodnich częściach Rzeczypospolitej, a tam rządzi kto? Platforma Obywatelska. Wszystko jasne. No tak, Marek, widzisz, z jednej strony takie wychodzą informacje, no bo wiadomo, że teraz to trudno cokolwiek będzie ukryć. Ludzie się interesują tymi tematami bardzo. No ale wiesz, rząd cały czas rozlicza za zakup wozów strażackich, garnków dla kół gospodyń wiejskich i takie historie, co ja włączę jakąś telewizję komercyjną z przychylną rządowi, to tam cały czas politycy Ziobry, którzy rzekomo szastali pieniędzmi i napychali w kieszenie znajomym. A i tu często chodzi o kwoty bardzo śmieszne. Nie wiem, czy to przebiło się, bo to było chyba z miesiąc temu, jak wiceminister Tomczyk z Ministerstwa Obrony Narodowej ujawnił wielką aferę, czyli zakup zegarka w prezencie dla urzędniczki wartego 6 tysięcy złotych. To oglądałem w telewizji tę konferencję prasową i on wielką aferę ujawnił. Zakup zegarka w prezencie z tej puli prezentowej. Wiemy, że każdy resort ma jakiś taki fundusz na rozmaite takie historie, na kwiaty, kawę, prezenty i tak dalej, no to ten zegarek był w tych ramach i nie wiem, czy ten temat tej wykrytej afery przez Tomczyka zegarkowej w ogóle poszedł dalej, czy ty o tym słyszałeś? Słyszałem o zegarku, bo on to z trybuny sejmowej mówił przecież.
Natomiast powiem wam, że to nie koniec tych idiotyzmów wymyślanych na siłę. Szkoda, że wtedy, kiedy nie mówił o tym zegarku, nie mówił o garniturach, które Donald Tusk kupował sobie z pieniędzy partyjnych w swoim czasie. I to było już wtedy, było to wszystko w porządku. Ja nie wiem, Marian, jak oni się w ogóle połapią w tym wszystkim, bo ja ostatnio miałem spotkanie z mieszkańcami Krakowa, pozdrawiam was serdecznie, na takiej wsi koło Nowej Huty, w Ochotniczej Straży Pożarnej. I wyobraź sobie, że ja tam wchodzę do tego garażu ochotniczej i stoją dwa wozy bojowe, gaśnicze. Słuchaj, a tam jest taka naklejka z tyłu. Wóz bojowy gaśniczy ufundowany przez Fundusz Ochrony Środowiska. Pytam się, co wóz bojowy ma z ochroną środowiska wspólnego? I teraz co? Będziemy się czepiali, że dla bezpieczeństwa mieszkańców kupiono nowy wóz bojowy ze środków ochrony środowiska? No przecież to jest jakiś absurd. No dobrze, że nie kradną pieniędzy, tylko wydają na nasze, czyli na nasze bezpieczeństwo. Co tu jest drożnego, pytam się w tym. No. Wiesz, no ja jestem w stanie zrozumieć, bo ludzie, którzy mają Nowaka i inne nazwiska, już nie będę wymieniał, są przyzwyczajeni do innych zupełnie zachowań. Natomiast prawda jest taka, że w sytuacjach powoływania tych wszystkich komisji, no dysonans powstaje. Dlatego, że okazuje się, że jak się grzebie, no to po prostu strażacy apelowali do różnego rodzaju organizacji, różnych posłów, różnych ministerstw o to, żeby wymienili im te stare 25 na nowoczesny sprzęt bojowy, ponieważ ochotnicze straże pożarne zawsze, prawie zawsze są jako pierwsze w miejscach zdarzeń. I chłopakom trzeba podziękować za służbę, a nie teraz ścigać ludzi, którzy kupowali sprzęt bojowy. Ludzie, no to jest dom wariatów. No. Nie wiem, Marian, jakie twoje jest zdanie na ten temat, ale myślę sobie, że Platforma Obywatelska wraz z koalicjantami przeginają. To państwo po prostu się na naszych oczach wywala. I ta atmosfera, którą się buduje naokoło komisji, naokoło zarządzania, sposobu zarządzania państwem, powoduje, że firmy uciekają jak mogą. Zachodniej to w miarę szybko. Ja szczerze powiem, że nawet słyszałem takie teksty, że oni mówią, że wrócą, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość albo prawica w Polsce rządziła. To oni wrócą. No to życzę powodzenia. No mamy taki paradoks, bo się okazuje, że Prawo i Sprawiedliwość szastało pieniędzmi na lewo i prawo, ale tak, pieniędzy nie zabrakło i mało tego, to co obiecali, tak, to wypłacali. No teraz się okazuje, że 50 miliardów. Tak. 50 miliardów jakoś zaczęło brakować nagle po pół roku rządów, a nie zrealizowano wielu obietnic. I tutaj chciałbym tych zapalczywych, szczególnie przedsiębiorców, którzy do tej pory tak się bardzo denerwowali. Moi drodzy, gdzie jest dobrowolny ZUS obiecany? Wiemy, że składka rośnie, a nigdy tutaj jakiś chyba miesiąc chcą odpustu dać w ciągu roku, ale podnieść po całości. Takie ostatnie wiadomości były, to wszystko jest w obróbce. Gdzie są tanie mieszkania, gdzie jest akademik za złotówkę, gdzie jest 600 zł dla studenta? Pytam, gdzie ta forsa? A nie dają, a nie mają. To jest, wiesz, to już wychodzi z ram ekonomii pod jakąś czarną magię. Czyli mówiąc językiem ludzkim, mamy do czynienia z jakimś strasznym złodziejstwem. I ja się zastanawiam, jak długo jeszcze będzie ta narracja sprzedawana tych jakby garnków dla kół gospodyń wiejskich, podczas gdy już wiadomo, że brakuje pieniędzy dla szpitali, NFZ bankrutuje, nie ma pieniędzy na te, prawda, usługi ponadplanowe, czyli nagłe na przykład zawały, bo tego się nie planuje. Na operacje jakieś planowe to jest, ale na zawały nie ma. To niedługo zabraknie pieniędzy na paliwo do karetek, które jeżdżą do wypadków i ci będą musieli sanitariusze płacić z własnej kieszeni. To jest już naprawdę obłęd po pół roku. I wiesz, ja generalnie to jestem bardzo przeciwny rozdętemu budżetowi państwa,
Uważam, że w normalnych warunkach to takie inicjatywy jak kupno wozów strażackich dla lokalnej straży, to powinni sami obywatele organizować, ale nie mamy takiego zmysłu obywatelskiego i zwykłych dużych pieniędzy w prywatnych rękach nadal. To jest problem, więc to trzeba łatać rozmaitymi funduszami sprawiedliwości i tak dalej. Ale co najgorsze, zwróć uwagę, że jak zaatakowano Pegasusa, który został kupiony, jak to się mówi, z tego Funduszu Sprawiedliwości, czyli że źle, no to wysypaliśmy się, że nie mamy żadnych narzędzi do walki ze szpiegostwem. I cała ta komisja, która miała tego Pegasusa ścigać, który miał nas podsłuchiwać, powiedziała światu, wszystkim, kto miał na to ochotę, że Polska na dzień dzisiejszy nie ma możliwości walki z agenturą przy pomocy takich oto środków. To jest rzecz zahaczająca o zdrady. Może dlatego ten o ograniczonym rozumku przewodniczący komisji czmychają do Unii Europejskiej, do parlamentu, czmychają z rządu, bo to jest, mówiąc krótko, wykazywanie słabości naszego państwa. I dokładnie. Jak jeszcze do tego, no też przed kilku dni informacja, trójka szpiegów została przez sąd wypuszczona, no bo tak, no, wyznaczył im termin do odsiadki, to jak wyślą im list na Berdyczów, to oni mają przyjść do więzienia. No to wiecie, to jedzie mi tu czołg i to jest tak walczą z agenturą rosyjską, że no tak, panie szpiegu, teraz proszę iść do domu, za rok pan się zgłosi, panie szpiegu, do więzienia i pan odsiedzi karę i tak nie wiem, a szpieg, tak jest w wysokim sądzie, oczywiście, już przygotowany mam worek ze szczoteczką do zębów i warcaby i się zgłoszę do odsiadki. Kretyni, durnie, zdrajcy i szpiedzy, to są, że i wiesz, Marek, moje odczucie jest takie, po tym jak ten sędzia zwiał na Białoruś i teraz jeszcze wypisuje groźby karalne zresztą pod adresem dziennikarzy śledczych polskich, doszedłem do takiego wniosku po tym wypuszczeniu szpiegów, że najsilniejsza agentura prawdopodobnie działa w środowisku sędziowskim, bo po pierwsze nigdy nie była poddana jakiejkolwiek weryfikacji, nie musi mieć mandatu demokratycznego. W zasadzie tam jest hierarchiczna, bo to wprawdzie nie mają mundurów, ale instytucja o charakterze hierarchicznym, co tu dużo mówić, zobowiązana pewnego rodzaju tajemnicą, nie można śledzić przebiegu niektórych postępowań, to sądy wydają zgodę na rozmaite ruchy służb, na podsłuchy, na rewizje i tak dalej, to sądy. Czyli myślę sobie, że jak się chce sparaliżować państwo, to wystarczyło zorganizować sobie agenturę w systemie sądowniczym, która będzie się powielała z pokolenia na pokolenie z prostego powodu, prawda, zależności służbowych i towarzyskich. I jak wiadomo, że ten sędzia Schmidt, niezależnie od koniunktur politycznych, to wszędzie miał dojścia, prawda, no to ja twierdzę, że takich Schmidtów mamy więcej i będą wydawali takie wyroki, że szpiegów się puszcza. To jest moja taka refleksja osobista, bo ile ta władza ustawodawcza i wykonawcza, no to w zasadzie jeszcze podlega jakiejkolwiek kontroli społecznej. Tam wybory, ktoś musi kogoś wybrać, kadencyjność. No ale sądy, no to żadnej kontroli społecznej nie ma, kadencyjności nie ma, no i trzeba być głupim, żeby nie instalować tam agentury. No to przecież to się aż prosi. Ja uważam, że tam jest źródło zła. Dlatego Bodnar, człowiek, o którego, jak mówię, zamiłowaniach do skrajnie lewackich stowarzyszeń od czasu od zawsze, to już mówiliśmy niejednokrotnie, a po drugie ma swój osobisty uraz do Polaków z powodów rodzinnych, to on będzie to towarzystwo pielęgnował. Dlatego ja uważam, że ten człowiek powinien być pod szczególną obserwacją przynajmniej mediów i komentatorów, bo być może te osoby, które jemu zawdzięczają awans, być może powinny w przyszłości być wzięte pod uwagę jako osoby, które realizują jakieś obce interesy albo nie realizują przynajmniej polskiego interesu narodowego. Także patrzmy, kogo Bodnar pielęgnuje, bo myślę sobie, że on tu zupełnie niechcący demaskuje jakąś siatkę. Jak ty sądzisz? Wiesz co, no, po pierwsze w sprawie agenturalności, no to powiem, że ten sędzia sporo udowodnił, więc myślę sobie, że może i tam jest w tym środowisku akurat, że tak powiem, takie leże szpiegowskie, być może. Natomiast chcę powiedzieć i tak, że cała Platforma Obywatelska i ta procedura nadmiernego deficytu w naszej Polsce bierze się stąd,
że dochody państwa za pierwszy kwartał są niższe o 30%, a wydatki o 50 miliardów wyższe, 40-50 miliardów. Najpierw było 30, ale już tam czym bardziej się grzebie, tym więcej tych miliardów wydanych wychodzi. Pytam się, gdzie te miliardy poszły? Dlatego, że po pierwsze, na wszystko brakuje. Na wszystko brakuje. Jeżeli mówisz o, proszę państwa, służbie medycznej i Narodowemu Funduszowi Zdrowia, no to przecież nie kto inny, tylko oni krzyczeli, że nie wolno miliardów na telewizję dawać, bo te pieniądze powinny iść na onkologię. Z 2 miliardów, które PiS dawał za rok, oni już 3 dali za pół roku na telewizję. 3 miliardy, proszę państwa, dla tych nierobów. Dlaczego? Dlatego, że rozwalili tą telewizję, że muszą utrzymywać pensje nad wymiar wywyższone, mówię o dziennikarzach, którzy zgodzili się na współpracować z tą gadzinówką i szczerze powiem, te pieniądze są wyrzucane w błoto, dlatego że telewizja jako spółka ponosi w tej chwili gigantyczne straty, ponieważ reklamodawcy przeszli do innych stacji. Ja tutaj bym się zastanawiał, czy prokuratura się nie powinna zająć tym faktem, czy to nie było z premedytacją zrobione przez prywatne stacje telewizyjne, które dzisiaj konsumują za darmo dochody, które były kiedyś w rękach Telewizji Polskiej. To jest ta jedna rzecz, Marian. A po drugie, chcę powiedzieć, że dzisiaj, gdybyśmy dyskutowali na temat państwa polskiego, Marian, no to my idziemy w bardzo złym kierunku i powiem tak, że my jako politycy nie możemy tutaj dużo zrobić choćby z tego powodu, że my nie mamy większości w parlamencie, a tą większość zapewniają wybory. Dlatego też ja bardzo proszę wszystkich prawych ludzi, nie ma usprawiedliwień. Jeżeli zbiera się pod akcjami podpisy jakieś, poparcia, to podpisywać. Jeżeli to jest tak, że my będziemy szli do wyborów jakichkolwiek, a już szczególnie prezydenckich, to te prezydenckie wybory musimy wygrać. I to już dzisiaj musimy mówić o tym. Nie ma zwolnień. Nie ma zwolnień. Nie ma, że nogę ucięło. Wszyscy idziemy do głosowania. Ratować Polskę, bo tylko prezydent może skrócić. Ja obawiam się, że tam mimo tych wszystkich buńczucznych, tam odejdzie kilkunastu posłów od Tuska, tych odważniejszych. Natomiast tam lichota zostanie, więc nie ma na co doliczyć, proszę państwa. Lichota zostanie. A Polska będzie sprowadzana do partnerów przez polecenia niemieckie. Nie wiem, czy jeszcze w Polsce jest ktoś, kto ma jakiekolwiek złudzenia w tej sprawie. No wiesz, złudzenia to możemy mieć, fakty są faktami. No, musimy kończyć naszą rozmowę, ale co tu dużo mówić. Moja refleksja jest taka, że może się okazać, mówisz o wyborach, o konieczności podejmowania słusznej decyzji o braniu udziału w wyborach. Ale jak komisja do spraw wyborów korespondencyjnych wykaże, że szkoda pieniędzy na wybory, to może i kolejne wybory będą odwołane, bo będzie szkoda na to pieniędzy. Tym optymistycznym akcentem chyba z państwem się pożegnamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.